Kenny, hej, Kenny! Posłuchaj, chyba musimy pogadać o twojej nowej dziewczynie. To ja. O rany, Kenny, wiemy, że bardzo ją lubisz i w ogóle... Ale co? No, słyszeliśmy, że jest... Kenny, twoja dziewczyna to zwyrodniała kurwa. Zrobiła nawet jednemu takiemu Dave'owi Darskiemu loda na parkingu pod Fridaysem. Chodzisz z dziwką, Declu. Całkiem nieźle to zniósł. Chcesz, żeby Tammy zrobiła ci loda? A co jest to? Kenny, chcesz pozwolić jakiejś dziewczynie wziąć do ust swoją parówę? A wiesz w ogóle, jakie to obrzydliwe? Usta babek to wylęgarnie bakterii! Dobrze mówi, to ohyda. Zabezpieczy się, czyli co? Pudełko kondomów, ale rzeczywiście, mały chłopczyku, masz jakieś ulubione? Te tutaj, ale rzeczywiście. Kenny, nie jesteś na to trochę za młody? Nie, nie jestem młody, jestem młody. No, kondom na pycie nie gwarantuje bezpieczeństwa, Kenny. Statystycznie rzecz ujmując, najbardziej zainfekowanym miejscem na świecie są usta amerykańskich kobiet. A ty chcesz tam wsadzić penisa? Jak myślisz, dlaczego nas zaprosili? Na pewno chcą uprawiać z nami seks. Co? Tak myślisz? Tak, to zespół. Zaprosili nas tutaj po to, żebyśmy zrobiły im lody. Nie zrobię im loda. Myślą, że jak są gwiazdami rocka, to mogą wszystko? No tak, ja też nikomu nie zrobię loda. Ani ja. Cześć, dziewczynki! To cudowne, chłopacy. Dobrze, że małe dziewczynki mogą pójść na koncert, w którym nie chodzi o seks. A właśnie, słyszałem, że podobno będziecie dziś polewali dziewczynki na widowni ciepłą, białą pianą. Czy to prawda, chłopcy? Aha. Zgadza się. Tak. To co powiecie na malutki przedsmak? Dziewczynki, co wy na to? Chcecie, żeby Jonas Brothers oblali was swoją pianą? O, Rajuniu, to prawdziwa magia telewizji! Przepraszamy! A wy konkretnie dokąd? Coś wspaniałego, chłopacy! Podobała wam się gorąca biała piana na waszych niewinnych buźkach, dziewczynki? Tom, specjalny telewizyjny koncert 3D Jonas Brothers zakończył się klapą. Firma Disney straciła właśnie mnóstwo pieniędzy, a Mickey po raz kolejny sieje strach i zniszczenie na ulicach. Zemsta należy do mnie! Jam jest wasz niszczyciel! Pierścienie czystości Disneya najprawdopodobniej okażą się marketingowym niewypałem. Niebawem Mickey powróci do Valhalla, by pożywić się i usnąć. No i od razu mi lepiej. To co powiesz na małe co nieco we Fridaysie? I tak, powierzając to młode dziecko ziemi, pamiętajmy wszyscy, że syfilis to wciąż zabójcza choroba. Można się nią zarazić nawet przez prezerwatywę. Ten młody chłopiec otrzymał surową... Mówiłem! Usta kobiety to najbrudniejsze miejsce na świecie bez dwóch zdań. No i statystycznie najniebezpieczniejsze miejsce, w jakie można włożyć penisa. No, to teraz już wiemy. Świadomość zagrożenia to nie wszystko. No właśnie, nie wiem! Kim jest ten żob? Wszyscy zadają sobie to pytanie. Ktoś przywdziewa nocą kostium i bierze prawo we własne ręce. Ja, rzecz jasna, absolutnie nie popieram brawurowych metod żoba. Uważam, że w naszym świecie nie ma miejsca dla superbohaterów. Według mnie ten żob to zagrożenie. Ta, poza tym bieganie po mieście w kostiumie to pedalstwo. Sam jesteś pedałem, Kyle! Pierdol się! Co jest, Declu? On nie jest pedałem! Co cię to obchodzi? O! Wściekłem się. No bo słowo pedał jest bardzo obraźliwe, Declu. To mowa nienawiści. Uraża uczucia analnych piratów. Jakim cudem nikt nie przeszedł na Shopicon 2009? To po prostu pieprzony absurd! Wszystko w porządku, proszę pana? Picia pod dostatkiem? Bufet dobrze zaopatrzony? Ta, wszystko gra. Świetnie. Pragnę tylko powiedzieć, że Airport Hilton bardzo docenia swoich stałych klientów. Jakich stałych? Przecież nie wiecie, kim jestem! Nie jesteś tym małym chłopcem, który kiedyś zorganizował u nas zjazd rudych i koncert na rzecz AIDS? Nie, to nie byłem ja! O, naprawdę? Mój błąd. Właściwie to mi ulżyło. Tamten dzieciak był wyjątkowym klocem. Sam jesteś jebanym klocem! Wypierdalaj stąd! Mogłem się domyślić! Dlaczego miałbyś mieć zdjęcie Mysteriona w szafce, Kenny? Chyba, że sam jesteś Mysterionem! Czopku, ja też mam zdjęcie Mysteriona w szafce. No tak, ja też. Co? Czemu? Sam nie wiem, bo ma fajny kostium. Nieprawda, nie jest fajny! On po prostu zakłada majtki na niedojebane spodnie! Dobra, przyznać się, który z was nim jest! Skąd masz pewność, że Mysterion to chłopiec?
Jebana suka. Przy pomocy zdjęć próbujemy ustalić tożsamość Mysteriona. Czemu skreśliliście Cartmana? Przecież on też może być Mysterionem. Nie, jest za gruby. Budowa ciała Mysteriona świadczy o tym, że to raczej Stan lub Kyle. Ej, Szopie, ale my tak naprawdę niczego nie wysadzimy, prawda? Jeśli zaczynasz rzucać groźby, Chaos, lepiej, żeby były prawdziwe. Ale naprawdę chcesz wysadzić szpital? Przecież jesteś dobry. Czasami trzeba wysadzić szpital dla większego dobra. Tak sobie myślę. Jeśli naprawdę jesteśmy super łotrami, to powinniśmy go zdradzić i jego wysadzić ze szpitalem. Ty co, jesteś jebanym jajolizem, jest może tak stulry, dobra? O mój Boże, patrzcie, to Szop! Nie lękajcie się! Szop przybył, żeby was ocalić! To chyba Bruce Vilanch! Uważaj, Bruce Vilanchu! Tam się biją superbohaterowie! Mamo, tato, dlaczego wasze pieniądze zniknęły? Już ci wyjaśniam, synu. Widzisz, na świecie istnieje banda idiotów, którym nie wystarczało to, co mieli. Pragnęli większego domu, no i materialnych dóbr, których nawet nie potrzebowali. Totalni gołodupcy brali kredyty na frywolne zachcianki, których nie powinni byli spełniać. Te żałosne dupki kupowały bez namysłu wszystko, co im wpadło w oko, bo myśleli, że forsa się nie kończy. I właśnie przez takich kredytów, jak oni, Ameryka stoczyła się przed nami. I było coraz więcej, i było ona coraz większe. A forsy było coraz mniej. Ale ci idioci nadal nie rozumieli, że wydając forsę tak lekkomyślnie, w końcu wkurzą ekonomię. No, no i ekonomia się wkurzyła. A teraz ekonomia mści się na nas, a wszystko przez materialistycznych pogan, którzy zastali pieniędzmi. Wiesz już, o co mi chodzi, synu? Tak, chyba już rozumiem. Harrison, po raz ostatni zbrukałeś to miasto swoim brudem. Co on zrobił? Wasz nauczyciel został przyłapany na kupnie robota kuchennego z mikserem. Zaraz zostaniesz ukarany, heretyku. Idź do piekła. Co jest? Co u diabła? Hej, przestańcie, dosyć. Odsuń się, dziecko, on musi zapłacić za ten mikser. Dajcie spokój, to niedorzeczne. Co jest niedorzecznego w rzucaniu wiewiórkami w ekonomicznego bluźnierce? A zatem nie mamy innego wyjścia. Musimy zabić tego Żyda. Racja, musimy zabić tego Żyda. Sam nie wiem. Ma spore poparcie. Trudno nam będzie nawet złapać tego Żydka. Czyżby ktoś powiedział złapać Żyda? Przecież nie mogę się tak ukrywać całe życie. A poza tym mam to przeczucie, że jeden z was po prostu totalnie mnie zdradzi. No dobra. Ktokolwiek planuje zdradzić Kyla, niech wie, że źle robi. To lamerstwo kabany! Kyle próbuje na powrót rozruszać ekonomię! Tylko Mega Fiut mógłby mu wbić nóż w plecy! Dobra, mów dalej, Kyle. Kimkolwiek by on się nie okazał, nie mam zamiaru dać mu tej satysfakcji. Jutro mam zamiar zrobić coś, co w końcu powinno przywrócić wszystkim ludziom wiarę. Kyle, proszę, tylko nie pierdolnij czegoś głupiego. Proszę pana, plajtuje kolejny ubezpieczyciel. Sprawdźmy więc, jaki będzie najrozsądniejszy ruch w tej sytuacji. Uratować! Należy uratować ubezpieczyciela. Ratujemy firmę ubezpieczeniową. A zatem podsumowując, poprzez emisję takiego gówna kanał kanadyjski niepodważalnie okradł nas z naszej niewinności. Tak, a to dobre. Okradł nas z naszej niewinności. Hej, chłopaki, mamy dla was małą niespodziankę. Jaką? O mój Boże, i jak się czuję? No, nie wątpię. No dobrze, dziękuję za ostrzeżenie, sto, czy powiem innym. Tak, wy też, na razie, pa. Musimy odwołać nasze plany, Sharon. Dziś w szkole odbędzie się obligatoryjna wywiadówka kryzysowa. Dlaczego? Co się stało? Jedna z uczennic, ona ci pierdnęła dziś na kolegę Stana.
No i? W naszej szkole doszło do strasznego incydentu. Pewna młodziutka dziewczynka podeszła do młodego chłopca tu w szkole, tak? I ci pierdnęła mu w twarz. Nie, jestem oburzony. Ale jak to się stało? Gdzie byli nauczyciele? Nie, nie, no chwila. Przyszliśmy tu tylko dlatego, że dziewczynka ci pierdnęła chłopcu? Tylko? Teraz musimy ustalić dlaczego. Musimy teraz uświadomić uczennicom tej szkoły, że to się nie może powtórzyć, jasne? Zaraz, jedną chwileczkę. Chyba trochę z tym przesadzacie, panowie. Chłopcy właściwie co tydzień trafiają do mojego gabinetu za pierdzenie na dziewczyny. Ale co to ma wspólnego z tą sprawą? Nie, no ja nie mogę naprawdę, no. Zapisano tam, że syn opuszcza ojca i matkę, by połączyć się z żoną, a dwoje ciał stanie się jednym. Nie! Przestań, Katrin! To ogromnie podniosła chwila! Dlatego, co Bóg złączył, niech żaden człowiek nie waży... O! To chore! Dosyć, ogłaszam was bąkami i ciepiertkami! Kawał o rybich filetach połączył nasz kraj ponad wszelkimi podziałami wiekowymi, etnicznymi i kulturowymi. Okazuje się, że jedyną osobą, która najwyraźniej nie załapała dowcipu, jest raper Kanye West, który strasznie się wkurza, gdy tylko go słyszy. Yo, to jakieś gówno, yo! Nie jestem gejem i cholera jasna, nie jestem rybą, jasne? Ty naprawdę nic nie łapiesz? Ej, stary, jestem geniuszem, jasne? Najbardziej utalentowanym muzykiem na świecie. Jakbym był homoseksualistą albo rybą, wiedziałbym. I jesteś raperem. Tak. I przedsiębiorcą. Tak. I lubisz rybne filety. No. To jesteś rybią ciotą. Nie, nie jestem żadną rybią ciotą. Tylko ciotą? Nie jestem rybą i nie jestem ciotą, kurde. Ale jesteś facetem. I to jakim cholera? Facetem, który lubi rybie flety. Tak, lubię rybie filety. Lubisz brać rybie flety do swoich ust. No. No to jesteś rybią ciotą. Dobra, dosyć tego skobieć, ten jebany tyłek, matko jebie! Zdobyłem ostatnio coś, co zdecydowanie przyspieszy twój wóz podczas wyścigu. Tato, ale nie wolno nam dodawać do auta niczego, czego nie było w oficjalnym zestawie. A jak myślisz, dlaczego Holisowie wygrywają każdego roku? Na pewno coś kręcą, my tylko wyrównujemy w ten sposób szanse. Gotowe. Co to jest? To właściwie nic takiego. Tom, stoję właśnie przed super wielkim zderzaczem hadronów w przepięknej Szwajcarii. Władze kraju dały już do zrozumienia, w jak wielkim są szoku po brawurowej kradzieży nadprzewodzącego magnesu używanego do testowania nowo odkrytych cząstek. O nie, nie wierzę. Nadprzewodzący magnes został skradziony w zeszłym tygodniu. Przebieg zdarzenia uchwyciły ukryte w kompleksie kamery monitoringu. Policja natomiast ustaliła, że kradzieży dokonała księżniczka Leia Organa z Alderanu. Uchwycona na taśmie niepoprawna rebeliancka księżniczka zakosiła magnes, a następnie zgubiła się, próbując wynieść go z budynku. Jeśli ktoś zna miejsce pobytu księżniczki Lei, proszony jest o kontakt z miejscową policją. Drogi synu, tatuś musi nauczyć cię czegoś bardzo ważnego o niezdradzaniu się. Niezdradzaniu? Kiedy powiesz, że użyłeś wyłącznie części z oficjalnego zestawu, nie patrz w górę, nie trzyj karku, no i nie dotykaj ucha, bo inaczej zrozumieją, że ich okłamujesz, jasne? Gdy musisz skłamać, nie patrz w górę, nie pocieraj karku i nie dotykaj ucha. Tato, a może lepiej wyjmijmy to coś, co włożyłeś w auto? Kiedyś musisz się nauczyć poprawnie kłamać, więc czemu nie dziś, dobrze? Kocham cię, synu. Słuchajcie, chciałbym coś ogłosić. Zwracam moje trofeum Pinewood Derby. Co? Stan! Prawda jest taka, że nie zasłużyłem na tę nagrodę, bo oszukałem podczas budowy samochodziku. Użyłem czegoś spoza oficjalnego zestawu. Spoza oficjalnego zestawu? Oszukał podczas Pinewood Derby? To trofeum nie należy do mnie i dlatego muszę je zwrócić. No bo jeśli się teraz nie przyznam, będę musiał kłamać przez resztę życia. Coraz bardziej i bardziej. Wiesz, Stan, jesteśmy dumni, że się przyznałeś, ale to i tak nie zmienia faktu, że oszukałeś. Do pokoju, synu. Szpital dziecięcy w Denver. Ja po prostu nic z tego nie kapuję. Wszystko będzie dobrze, Kyle. Ale kapanie to nie ma najmniejszego sensu. To znaczy, skoro ludzie wiedzą, że dostaną tej krwawej sraczki, to dlaczego nie spróbują jeść tego trochę mniej? Teklu, nic mnie nie słuchałeś. Odkąd mam ci podle precz, nic mnie to nie obchodzi. A powinno ci obchodzić, no bo krew w majtkach to powód do zmartwienia.
Ty to kapujesz, Stan? Zupełnie nie kapuję. Ja na okrągło jem Chipotle i jeszcze nie srałem krwią. No, chwali ci się, Stan. Fajnie, że dostałeś od Boli żelazny odbyt, ale reszta potrzebuje Chipotle precz. Cześć, nazywam się Billy Mays, a to nowa ultrapodręczna poduszka. Zmęczyło was siedzenie w limbo? Zaginęliście gdzieś pomiędzy wymiarami? Istnieje teraz produkt, który pomoże... Czy ktoś zamknie mu tę pierdolową mordę? Dłużej tego nie zniosę już! Następna zawodniczka to mała Brandy. Kręć tym tyłeczkiem, Niunia! Brandy lubi lody i zabawę ze swoim kotem Promyczkiem. Nie zapomnij puścić buziaka do sędziów, Brandy! Mężczyźni w tym mieście muszą w końcu zrozumieć, że płatny seks kończy się w pace. Prowokacja, kapitanie? Musimy przebrać tajniaka za wyuznaną prostytutkę, a wtedy znajdziemy amatorów taniego bzykanka. Cześć, skarbie, chcesz się zabawić? Ile sobie liczysz? 2 dychy za oral, 5 za wszystko w jednym. Anal kosztuje coś ekstra. Siadaj. Tu mi pasuje, ogierze. A teraz, jeśli można, poproszę o $20 za seks oralny. Okej. W porządku, kolego. A teraz rozepnij spodnie. Dobra, no to bum. O tak. O rady, przepraszam, że tak szybko. A nic się nie stało, to nic złego. Łapy w górę! Kabany, słyszeliście, co się dzieje? Już ze 4 dziewczyny z naszej budy całują chłopaków za forsę. Tak, słyszałem, że nawet Stacy Anderson sprzedaje buziaki. Jejku, Kyle miał rację. W naszym kraju pełno jest agencji pocałunkowych. Szef opiekujący się wszystkimi dziewczynami zwany jest Alfonsem. A pracujące dziewczyny nazywa się kurwami lub dziwkami. O, jesteś kurwą, Sally. O! I właśnie dlatego chcę zapytać o kredyt hipoteczny dla niektórych z moich pracowniczek i jak to wszystko później rozliczać z urzędem skarbowym. A tak właściwie to jaką firmę pan prowadzi? Mam agencję pocałunkową. I przynosi ona dochód? Jasne, że tak. Moja czarna kurwa Shari, co tam stoi, zarobiła kiedyś $2000 i to na jednym kliencie. Może pani uwierzyć? $2000 za zwykłe pocałowanie faceta. Ogólnie to Charisse mieszka w motelu, bo tak jest jej wygodnie. Nie uwierzy pani, o której niektórzy klienci chcą się całować. A spisujecie mężczyzn kupujących te pocałunki? Oczywiście. Moja główna sucz wpisuje ich do naszej bazy danych. Zwłaszcza tych, no, VIP-ów, no. Jak senator Morris. Senator Morris? Jasne. Senator Morris codziennie kupuje buziaka w porze lunchu. Powiedzieć pani, gdzie lubi być całowany? Gdzie? W pokoju motelowym. Dziwniutka sprawa. Pewnie jest przemęczony. Dobra, wynocha stąd! Ale dlaczego? Nie dam się nabrać! No ale ja słyszałem, że robicie kurewskie inwestycje! Nic ci nie pożyczę, won! Pani Davis, czy mamy jakiś problem? Nie, dyrektorze. Ej, to pan Daniels! Dostaje pan buziaczki od mojej kurwy Roxy w alejce za Sizzlerem! Cześć, kolego. Przykro mi, że Japońce trochę zepsuły ci urodziny. Ale dlaczego to zrobili? No wiesz, synu, powiedzmy, że Japońce trochę nie do końca lubią delfiny. A przynajmniej lubią je mniej niż my, normalni ludzie. Ale hej, przynajmniej dostałeś koszulkę. I zawsze będziesz miał to fajne zdjęcie. Mój nowy przyjaciel. Jesteście gotowi, by to zrobić? Tak! No kurde, no jasne, że tak! Jesteście twardzielami? Tak! Jesteśmy twardzielami? Tak! No dobra, to co robimy? Chwila, już wiem. Może wejdziemy na ich statek, a potem sobie nastukamy. A mediom powiemy, że to oni zrobili. Świetny pomysł, kapitanie. Ja zacznę już teraz. Ojej, Luke został ranny, ratując wieloryby. Chwila, stać. Mam lepszy pomysł. Może udam, że Japońcy mnie postrzelili. A potem powiemy, że mnie postrzelili i wywołamy kryzys międzynarodowy. Ej, chwila, moment. Nie możemy tak po prostu skłamać. A czemu nie? Bo nie jesteśmy klocami. No dalej, załatwmy to jak hardkorowcy. A wiecie? Mały ma rację. Czas wytoczyć ciężką artylerię. Jesteście gotowi? Gotowi? Cel!
Obrzucimy ich zdjęczałym masłem! Ha, ha, teraz wam śmierdzi! Ha, ha. Chwila, to tyle? No, teraz będzie im śmierdziało! Ha, ha, macie śmierdzącą łajbę! No, trzymaj, rzuć jedno! Dzisiaj to zwróciliśmy na siebie uwagę, co nie? No, dawałem po garach na całego. A oni tylko się gapili, no, uwierzyć nie mogli. No pewnie. No. Ej, a teraz w sumie nikt nie zwraca na nas uwagi. Dziwna sprawa. No, znacznie lepiej. Ale o co wam chodzi, koledzy? Harleje są super. Co? Pewnego dnia, jak już będę duży, też sobie kupię Harleja. W końcu ludzie zaczną mnie zauważać i będę mógł wszystkim dokuczać. Szeroka droga, wiatr owiewający zarost. Będę jeździł od miasta do miasta. Wszyscy będą patrzyli na mnie i będą pytali, ale kto to jest? Ale musi być twardy, twardy jak skała. A ze mną będzie moja dziewczyna, trzymając mnie za bębzon. Może nie będzie miała siekaczy, ale będzie mnie podziwiać. Dlatego właśnie, gdy dorosnę, zostanę hardkorowym harlejowcem. To nawet ma sens, Butters. Serio? No, a teraz wyjebuj. No dobra. Rzeczownik Fagas. Liczba mnoga Fagasy. Wykształcił się w języku pod koniec XVIII wieku. Pierwotnie oznaczał osobę, która jest u kogoś na służbie. To nie ma z nami żadnego związku. 100 lat później słowo Fagas rozszerzyło swój zakres znaczeniowy i zaczęło oznaczać również dorodne owce, które pasły się na podgórskich łąkach niewielkich gospodarstw. To tym bardziej nie ma sensu. Nie jestem dorodną owcą. Coś przeoczyliśmy. Naprawdę staramy się to zrozumieć. Chłopcy, jak możecie uważać, że wolno nazywać gejów Fagasami i być z tego dumni? Bo my wcale nie mówimy o żadnych gejach. Nie wszyscy geje są Fagasami. Wiele Fagasów nie jest gejami. Tak się składa, że ja jestem gejem. Czy jestem Fagasem? A jeździ pan na wielkim Harleju z uszkodzonym wydechem i wkurwia wszystkich jak popadnie? Nie. To nie jesteś pan Fagasem. A jeśli facet jest i gejem, i jeździ Harlejem? To jest Fagaso gejem. Czemu ty tych nic nie jarzą? Nie mam pojęcia. To jest kurwa niedorzeczne. Dobra, słuchajcie. Jedziecie autem, jasne? No i chcecie skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Światło robi się żółte. Teraz wasza kolej. Ale auta z naprzeciwka dalej jadą. Nagle, gdy światło robi się czerwone, przez skrzyżowanie przelatuje koleś w BMW, przez co utykacie na środku. Co sobie myślicie? Fagas? Racja. I nie chodzi o to, że uważacie go za homoseksualistę, tylko za osobę, która jest zupełnie jak harlejowiec. To jest w sumie piekielnie logiczne. Dobra, a może tak. Jak nazwiecie heteroseksualistę, który nie ma Harleya, ale go lubi i może nawet go kiedyś kupi? Nazywam go moto ciekawym. Moto ciekawy. Co z wami, ludzie? Nie nadążacie za slangiem? Uwaga, czwartoklasiści. Zapisy do klubu teatralnego zaczynają się jutro. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie... Co jest grane? Zabiję cię! Klnę się na Boga, że zabiję! A kim ty jesteś? Kimś, kto wsadzi ci kulkę między oczy! Ej, on ma broń! Mały pękarcie! Dymałeś moją żonę! Myślałeś, że się nie dowiem? Proszę pana, proszę, ja nie znam pana! A, jasne! Ale co tu jest grane? Musi pan natychmiast wyjść, albo będę zmuszony... O Boże, on go zabił! No, bo mnie sprowokował! Czas na ciebie! Ale ja nic nie wiem! Jak? Jakie to uczucie, he? Panie, ja pana nie znam! Jesteś Gordon Salski, kierowca ciężarówki z Chicago! Nie, jestem Gordon Stolski, trzecioklasista, czytam poranne ogłoszenia! Ta, jasne, zaraz się przekonamy. Śmiało, przeczytaj poranne ogłoszenia! Niech ktoś mi pomoże! Powiedziałem, czytaj! Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie aplikacji! Wiedziałem, że kłamiesz! Beznadziejnie czytasz! A teraz wstać sobie lufę do tej rudej gęby! Błagam nie! Tak się boję! Tak się boję! Ale już! Zrobię, co pan zechce! Widzi pan?
Mamy w ustach! I masz za swoje. Teraz moja kolej. No bo czego dokładnie chce nasza przewodnicząca samorządu? No wiecie, co próbuje osiągnąć? Przyjrzyjmy się tym oto słowom kluczowym. Komunikatami Wendy zawsze były integracja, lewackość i liberalność. Ale gdy to wprowadzi, otrzymamy socjalistyczną, modernistyczną, egzaltowaną, rozpierniczającą farsę, a nie szkołę. A jeśli przyjrzymy się blisko, staje się oczywiste, czego tak naprawdę chce Wendy. Mamy kill, czyli zabić S-M-E-R-F-Y. Przewodnicząca szkoły chce zabić Smurfy. Chciałaby pani o czymś porozmawiać, pani dyrektor? Zostaliśmy poinformowani przez anonimowego ucznia, że oczerniasz w swojej książce jedną z uczennic naszej szkoły. Co, Wendy się poskarżyła? Że niby jest przewodniczącą i już nie mam prawa o niej pisać? Eriku, no bo podobno napisałeś, że w genitalia Wendy może wlecieć samolot, tak? A co jeśli tak? Powstrzymacie mnie od zadawania pytań, bo Wendy was zmusiła? Eriku, samorząd nie ma takiej władzy, jak ci się wydaje. Ma dość władzy, by zmusić was do zakazu sprzedaży mojej książki! Przyznaj się, dostałeś sraki maki. No normalnie jestem w tym mistrzem. Może zmierzycie mi czas. Dobra, super, no to patrzcie. Butters, co do kurwy? Szczasz mi do basenu? Powiedziałeś, to leje. Chodźmy do kutrów straży pożarnej. Nie, Deklu, Butters tu naszczał. Tylko popatrz, wody jest w cholerę, nieważne jak jedna osoba naszcza. No właśnie, poza tym nie tylko ja sikam do wody. Wszyscy to robią. A właśnie, że nie. A jednak sikają, Kyle. Tak szczerze, ja nasikałem tu jakieś 25 sekund temu.